Cześć, tu Adam, witam Was na naszym kanale, a w tym odcinku odcinek z warsztatu. Pokażemy Wam, jak wygląda nowożytny samochód po przebiegu 300 tysięcy kilometrów. Rzadko trafiają do nas do sprzedaży takie samochody, nowe, można powiedzieć nowoczesne, gdyż jest to najnowszy model Volvo XC90 z pierwszego roku produkcji, z 2015, który przejechał, uwaga, 300 tysięcy kilometrów. Przekonajmy się, jak wygląda po takim przebiegu silnik, układ napędowy oraz inne elementy tego pojazdu. Jesteśmy w serwisie MBM Autoserwis w Rzeszowie i za chwilę pokażę Wam, jak ten samochód wygląda od spodu. Jesteśmy już na warsztacie, jest z nami Paweł. Tam, dzień dobry. Który przybliży nam i opowie dokładnie, w jakim stanie jest Volvo, uwaga, z przebiegiem dokładnie 282 tysiące, czyli prawie 300 tysięcy kilometrów. Woli przypomnienia, samochód jest z dwulitrowym dieslem, napędzany na 4 koła. Jest to już najnowszy model Volvo, kiedy już wszystkie Volvo miały tylko pojemność 2 litry. Volvo od 2015 roku, czyli kiedy wyszedł ten model na światło dzienne, właścicielem Volvo są Chińczycy, więc zobaczmy, czy miało to odbicie w jakości wykonania samochodów. Co ciekawe, większość ludzi twierdzi, że nowożytne samochody nie będą w stanie dojeździć tak jak starsze samochody, stare na przykład Mercedesy, takie jak beczka, milion czy pół miliona kilometrów, góra 150-200 tysięcy. Zobaczmy na tym przykładzie, jak wygląda samochód po większym przebiegu. Co ciekawe, Volvo, ten konkretny egzemplarz, nie miał ani jednej części zawieszenia wymienianej, więc zobaczmy, w jakim jest stanie na dzień dzisiejszy. Mamy tu przykład samochodu Volvo XC90. Przystąpiliśmy do sprawdzenia pojazdu. Skupiliśmy się na zawieszeniu. Zawieszenie tylnie składa się z zawieszenia standardowego. Trzech wahaczy, zawieszenie oparte na amortyzatorach, o którym możemy powiedzieć, że jest w bardzo dobrym stanie. Nie widzimy tu żadnych poważnych rzeczy do wykonania na już. Potwierdziło to sprawdzenie nasze na stacji diagnostycznej, sprawdzenie tłumienia, sprawdzenia luzu zawieszeniowego, tulei. Wypadło to wszystko w stanie bardzo dobrym. Ile tam procent było, że tak powiem, sprawności tych amortyzatorów? Tylnie amortyzatory sięgały 62% i drugi 65%. Jest to różnica 2%. Zawieszeniowo, technicznie auto bezproblemowo przechodzi przegląd. Jest to zawieszenie sprawne. Kiedy się powinno wymienić takie amortyzatory? Wiadomo, że jak wyleje, tak. Lub jaka sprawność jest ta dolna? Myślę, że poniżej 50% rozważamy już wymianę. Oczywiście po sprawdzeniu jego stanu technicznego, czy nie ma faktycznie wycieków, nie ma wybitych gum, górne mocowania są prawidłowo zamontowane, są całe, nie są przegnite na przykład, więc to jest kluczowy czynnik, czyli decyduje o ich wymianie. Jaka może być różnica maksymalnie między lewym a prawym amortyzatorem procentowo? Tu zależy od pojazdu, na pewno nie przekraczająca 20%. Między jednym a drugim jest to takie minimum, które zakładamy, które może świadczyć o bezpiecznym podróżowaniu i prawidłowej pracy zawieszenia. Okej, mamy 20% różnicy i trzeba wymienić amortyzator. Wymieniamy jeden czy dwa, bo nie wszyscy jakby wiedzą. Tak, nie? Absolutnie. Wymieniamy zawsze dwa amortyzatory. Tyczy się to wszystkich elementów w zawieszeniu, jak sprężyny, często tuleje. Zalecamy oczywiście parować i wymieniać je parą. Żeby zawieszenie się później równomiernie oczywiście też w zakrętach zużywało. Dobrze się zachowywało i trzymało się drogi. Następnie sprawdzone zostało zawieszenie osi przedniej, które też, o dziwo, tego przebiegu wyszło całkiem nieźle. Mamy tam minimalne różnice na amortyzatorach. Zawieszeniowo, wahaczowo naprawdę wszystko się trzyma. Odrobinę, jedną rzeczą, do której mogliśmy się przyczepić, to jest minimalny luz na prawym drążku kierowniczym. Wiadomo, minimalny, myślę, że nie ma na tym etapie zaliczać tego do wymiany, więc zawieszeniowo naprawdę przód wypadł równie dobrze jak oś tylna. I drążki kierownicze wymienia się pojedynczo czy parami? I tutaj też zalecamy oczywiście parą. Robimy zaraz po wymienieniu drążku, oczywiście obowiązkowo musimy wykonać zbieżność kół, więc najlepiej zrobić to parą, eliminując przy tym przypadłość na przykład, że drugi drążek może nam po jakimś krótkim czasie również dostać luzu, dostać zużyć się i wtedy musimy powtarzać tą czynność jeszcze raz. Dobra, to teraz ciekawe zagadnienie. Czy jest jakiś element zawieszenia, po którym jego wymianie nie trzeba ustawiać zbieżności? Raczej tutaj nie ma takich elementów. Małym elementem może być wymiana gum stabilizatora. Łącznik? Łącznik
Być tak, też mógłbym zaliczyć do tej braku czynności, zrobienia zbieżności, jednak później przy wszystkich pozostałych elementach zbieżność jest kluczowa. Jak już jesteśmy przy zbieżności, to wiem, że sprawdzaliście również geometrię, tak. Co zresztą Wam pokażemy. I tutaj jest ciekawe zagadnienie, bo dowiadywałeś się Volvo również, czytałeś o tym i... Tak. Wiem, że tutaj się dzieje, po prostu ząbkują się opony. Z czego to wynika? Jakie twoje wnioski? Jasne. Ja myślę, że problem ząbkowania spowodowany jest z jednej kluczowej przyczyny. Opony są rozbieżne, czyli delikatnie wychodzą na zewnątrz, co powoduje wycięcie minimalne z czasem bieżnika na stronie wewnętrznej, co powoduje to właśnie tytułowe ząbkowanie, głośniejszą pracę opony podczas jazdy i to jest taki minus, który powtarza się w tej marce już dłuższy czas. Wymaga to korekty, zbieżności, możemy wtedy to ustawić, eliminować w jakimś tam stopniu to ząbkowanie i poprawić jakość podróżowania. Często właśnie a propos tej zbieżności, także i w BMW, w SUV-ach po prostu często tak ustawiają, ale no tak, można to skorygować, ale wartości pokazywałeś mi, one są wszystkie jakby jednakowe. Tak, nie są rozjechane, tak jak to mówimy, więc jak najbardziej. Jeśli samochód by poruszał się w cyklu miejskim, może nie będzie to bardzo odczuwalne, ale gdy pojazd na przykład porusza się długie dystanse, często autostrady, pokonuje duże dystanse, to ząbkowanie przyspieszy się i będzie niestety bardzo szybko odczuwalne. Dobra, co ile kilometrów zalecałbyś sprawdzanie, kontrolę, ustawienie? Tak, ja myślę, że na pewno to jest pierwsze, to jest przy każdej ingerencji w układ zawieszeniowy, przy jakichkolwiek wymianach podzespołów i drugim składnikiem by było regularne sprawdzenie co średnio 60 tysięcy kilometrów. Nie zaszkodzi wjechać, często nie musimy nic ustawiać, warto by było wjechać, skontrolować, czy wszystko jest ok. I to bo rozumiem, ustawienie jest pewnie tańsze od... Znaczy sprawdzenie od ustawienia, czy to jest jedna cena? Tak już ja myślę, że wjechanie i samo sprawdzenie na pewno będzie tańsze niż ingerencja i ustawienie, bo wtedy na pewno czynność jest trwa dłużej i wymaga troszkę poświęcenia. Dobra, jak już jesteśmy tutaj z tyłu, ciekawym elementem też będzie układ napędowy, przeniesienia napędu. Tak. Mamy tutaj auto 4x4, czy on się również zużył przy tym przebiegu? Nie wykryliśmy tutaj żadnych luzów na podporze wału, na przekazaniu napędu, na półosiach, ten układ jest w stanie dobrym lub bardzo dobrym, tak to byśmy określili. Co ciekawe, znalazłem tutaj też w historii serwisowej, wrzucimy Wam migawkę, któraś z półosi była w trakcie eksploatacji auta wymieniana. Co ciekawe, też kontaktowaliśmy się z serwisem i Volvo nie zaleca wymiany oleju w układzie napędowym. Rozwiń tak tutaj nam ten. Dokładnie, więc technicznie Volvo nie zaleca wymiany ogólnie w reduktorach, w mostach, w dyferencjale, jak i w skrzyni automatycznej. Co w naszym przekonaniu serwisu niezależnego jest wątpliwe. My jednak zalecamy dbanie o olej, wymianę go regularnie, w różnych odstępach czasowych lub przebiegowych, w zależności jak eksploatujemy pojazd, więc tutaj jednak wracam do tego, że trzeba to robić i lepiej zadbać. Czyli przy tym przebiegu pasowałoby to jakby zrobić od razu, o ile nie było wiadomo wymieniane lub nie jest potwierdzone. Dla świętego spokoju, tak to można by było. Dla świętego spokoju. Czyli tak, mamy, można powiedzieć, suchy układ napędowy, przeniesienie napędu, nie ma luzów na zawieszeniu. Tak. No to tak, auto ma już szósty rok, tak naprawdę eksploatacja. A tutaj jak się ma to z korozją, tak? No powiem bo... tak. Też nam patrzyliśmy pod tym kątem i naprawdę ciężko by było nam jednoznacznie powiedzieć, że ten element jest korodowany, widać na nim ząb czasu, jednak tutaj naprawdę to zawieszenie, te stanie tylnie z minimalnymi ogniskami korozji, można by było je zabezpieczyć delikatnie, tutaj punktowo tak naprawdę, ale pod tym względem o dziwo, jest naprawdę nieźle. Jest naprawdę, dobrze, no to teraz perełka, ma dwulitrowy silnik, wiadomo, turbo doładowany, więc dużo tego sprzętu i zobaczmy jak wygląda silnik, bo to będzie najciekawsze, bo to jest duże, ciężkie auto notabene, dwulitrowy silnik, napęd na 4 koła, więc ten silnik ma co ciągnąć. No więc zobaczmy jak ten silnik teraz wygląda, w jakiej jest kondycji. Jak już jesteśmy przy silniku, to większość klientów wjeżdża na serwis, znają się mniej lub lepiej, mogą być laikami i pewnie rzucają kolokwialne hasło: panie, sprawdź mi silnik. O ile da się sprawdzić ludzkie serce, zrobić EKG czy echo, no to jak to się robi z silnikiem?
No i właśnie, robi się to tak, że sprawdzamy go wizualnie. To jest podstawowy element, czyli sprawdzamy wycieki, czy nigdzie nie pojawia się jakieś ognisko, oleju, zapocenia, może wisi kropla. To jest podstawowy element, który sprawdzamy pierwsze. Następnie sprawdzamy jego kulturę pracy, czyli jednym słowem dźwięk. Czyli nie wydaje jakichś podejrzanych dźwięków, czy nic nie piszczy, czy nic nie szczela. I to mówi nam, otwiera nam drogę do dalszej ekspertyzy tego silnika, diagnozy. Więc kontrola pasków, kontrola rolek, sprawdzenie interwałów, kto jak dbał, kiedy robił olej, kiedy był wymieniany rozrząd choćby nawet. Więc to jest szereg czynności, które może nam wykluczyć jednoznacznie, czy jest on dobry, czy wymaga on wkładu finansowego. Jak jesteśmy przy oleju, podstawowa czynność, jaki zaleca olej Volvo? Jak często interwały powinny być i jakie wy zalecać? Po naszej analizie serwisowej, która do tej pory jest udokumentowana w książce serwisowej... Przypomnijmy, że do 225 tysięcy kilometrów był samochód serwisowany ASO, Volvo ASO, tak. Mamy na to wszystkie dokumenty, fakturki, pieczątki, więc uważamy, że jest to auto... W pełni udokumentowane, nie? Udokumentowane i wiążące. Więc tak, mamy tu olej 0W20, lany był, widzę, od samego początku do tego silnika. Jest to olej ok, w porządku, ale z racji przebiegu zalecalibyśmy już zmianę oleju na 5W30, niskopyłowy, aby nie zaszkodzić filtrowi DPF, który tu się znajduje. I taki olej zaleciłbym już stosować do końca. Co sądzisz o interwale serwisowym 30 tysięcy kilometrów, bo taki Volvo zaleca? Tak. I tak było praktycznie od samego początku serwisowane. Tak. Gdy silnik jest młody, świeży, myślę, że ten interwał jest w porządku z racji czasu, jednak ten przegląd bym skracał, wynosiłby on w moim ocenie 20 tysięcy. To jest taki racjonalny okres czasu, gdzie ten silnik należałoby postawić na warsztacie, wymienić filtry, wymienić olej i kontrolować go i sprawdzać, czy nie pojawiają się jakieś inne nowe usterki. Wiemy, że tutaj od samego początku, ze względu na to, że tak jak wspomniałeś, ten olej był jakby jest 0W20, jest specyficzny, bo jest bardzo rzadki. Tak jest. Praktycznie od samego początku samochód brał i do tej pory bierze nieduże, ale bierze ilości oleju, wyświetla się na komputerze, dolej olej. W autach z przebiegami rzędu 300 tysięcy, czy w autach mocnych, V8, czy tam powyżej 300 koni, no to jest norma, więc nikogo to nie dziwi. Tutaj zaskakujące jest to, że silnik przejechał taki dość duży, można powiedzieć, przebieg bez żadnych grubszych ingerencji. Tak jak wspominaliśmy, była wymieniana turbosprężarka. Za chwilę też Wam ten silnik odpalimy, żebyście posłuchali, jak on pracuje na biegu jałowym. W trakcie weryfikacji silnika przystąpiliśmy do sprawdzeń wycieków, osprzętu i podzespołów tej jednostki. Auto często wizytowało w salonie ASO. Czyli co tak naprawdę regularnie co 15 do 20 tysięcy był w ASO, aż do listopada 2019 roku. Dokładnie. Od listopada 2015. I tutaj mamy kolejny ślad przy przebiegu 235 tysięcy. Mamy wymieniony rozrząd. Jest on wymieniony w komplecie, z tego co tutaj możemy przeczytać. Ale doszukaliśmy się wycieków w okolicach właśnie rozrządu. Może to świadczyć o niewymienieniu uszczelniaczy, które powinno się za każdym razem po pierwsze kontrolować lub wymieniać. Tutaj to zapocenie myślę, że jest do kontroli. Zalecałbym umyć to miejsce i wezwać auto na ponowną weryfikację za około tydzień czasu. Co ciekawe, ten rozrząd nie był wymieniony w autoryzowanym serwisie, czyli auto do 225 tysięcy regularnie jeździło do serwisu i autoryzowany serwis nie zalecił wymiany rozrządu. Za to pierwsza wizyta w nieautoryzowanym serwisie i tutaj mamy wymianę rozrządu. Jako pierwsze, czyli komuś zapaliła się kontrolka, że trzeba to zrobić, bo przy takim przebiegu rozrząd powinien być już dawno, dawno wymieniony. Czyli dobrze on pomyślał tutaj ten serwis, którego nie będziemy mówić jego nazwy, ale dobrze, że to zrobił, pomyślał jakby, bo ASO tego nie rekomenduje. Natomiast co ile teraz przy takim przebiegu powinniśmy ten rozrząd wymieniać? Ja myślę, że realnym czasem wymiany tego rozrządu jest maksymalnie 120 tysięcy kilometrów. I to bym przyjął za wyznacznik. Czas kilometrów, a czasu standardowo 5 lat. Czyli tak, mamy zapocenie, które trzeba zweryfikować i jeszcze jedno jest zapocenie tam przy... okolicy pokrywy zaworów,
Też po historii mogę świadczyć, że było to robione, było to tak, wymieniane. Tak, było wymieniane. Więc jest to dla nas też podejrzane, czy faktycznie może niedbałość obmycia dokładnie miejsca serwisowania tego elementu lub po prostu kolejny problem z tą uszczelką. Czyli by wynikało z tego, że jeżeli to jest kolejny raz ten sam problem, że może uszczelka jest zrobiona z niewłaściwego materiału. Dokładnie, może być zbyt cienka lub po prostu pokrywa zaworów, która jest wykonana z tworzywa, ma tendencję do krzywienia się. Samochód jest... Bałbyś się do niego wsiąść z rodziną, pojechać? Nie bałbym się. Naprawdę nie bałbym się. Jest naprawdę technicznie w pełni sprawny, z lekkimi mankamentami, jakimiś tam niedociągnięciami, które myślę, że po wizycie w serwisie są zupełnie do wyeliminowania lub nakierunkowania na jakąś drobną naprawę. Okej. Co Twoim zdaniem przy takim przebiegu, kupując taki samochód, wiadomo, że poprzedni właściciel nie zrobi wszystkich czynności serwisowych przed sprzedażą po to, żeby później tak. się pochwalić, dokładnie. Bo i tak druga osoba, widząc te czynności, tak. no nasza mentalność jest taka, że nawet jak widzimy coś na papierze, na że było zmienione, to na pewno nie było też to zrobione, nie? I każdy by chciał sobie to zrobić we własnym warsztacie, czy u jakiegoś tam, powiedzmy, zaufanego. Więc jakie czynności trzeba zrobić, żeby tym autem jak pokonać następne kilometry i na jak długo będziemy mieć spokój? Pomijam hamulce, opony i tak dalej, bo to trzeba robić regularnie. Dbać o to, tak jest. Ja myślę, że podstawowym jest zaglądnięcie właśnie do płynów eksploatacyjnych, kontrola już wcześniej wspomniana, zawieszenia układu całego jezdnego, napędowego, sprawdzenie dobicia klimatyzacji, odgrzybienia tej klimatyzacji i generalnie wizualny przegląd. W tym konkretnym aucie co byś teraz zalecał wymienić? Tutaj po weryfikacji i po przeglądnięciu całej tej książki na pewno skontrolowałbym pasek osprzętu, rolki, wymieniłbym olej, to bym jednak olej zawsze zachować tą sterylność. Płyny eksploatacyjne. Nie doszukałem się wymiany płynu hamulcowego, była wymiana płynu chłodzącego, to bym ewentualnie glikometrem tylko sprawdził. Płyn hamulcowy na pewno do wymiany, olej silnikowy. Płyn do wspomagania, też nie doszukaliśmy się takiej czynności serwisowej wcześniej, więc to na pewno jako na pierwszy ogień musielibyśmy wykonać. A z grubszych rzeczy? Skrzynia biegów, dyferencjały i tak dalej? Tak, też jako ASO Volvo nie zaleca jakiejkolwiek ingerencji w olej. Czy to w napędzie, czy to w automacie. My zdecydowanie zalecamy regularną serwisowanie, regularną wymianę tego oleju. Poprawia to żywotność i daje nam jakby uczucie spokoju, że wszystko z tymi elementami się dzieje prawidłowo. Więc z poważniejszych rzeczy tylko to... Samochód nie wygląda w każdym razie na ten przebieg, który ma. Tak. Co ciekawe, jakby pewnie przyjechał za zachodniej granicy, to przebieg byłby pewnie do ustalenia. Dokładnie. A tutaj mamy całą historię. No auto nie ma małego przebiegu, ale jakby wszystkie bolączki, wszystko jest z nim... Na bieżąco serwisowane, dbane, pilnowane. Tak mogę jednoznacznie określić. W ten stan rzeczy... To, co widzimy, potwierdza się w naszych dokumentacjach. Czy należy się bać aut z większym przebiegiem? Swoją opinię wyrazić. Myślę, że nie ma obawy, ale jednak każde auto musimy sprawdzić. Często się zdarza tak, że dwa identyczne samochody z identycznym przebiegiem są w skrajnie różnych stanach technicznych. To jednak wychodzi eksploatacja typowo miejska, eksploatacja dalekodystansowa, czyli ktoś pokonuje długie odcinki, długie dystanse. Ten samochód wygląda w naszych... w sprawdzeniach zdecydowanie lepiej, więc to taki jest czynnik, który nie świadczy zawsze o tym samym. Moim zdaniem, jak i pewnie waszym, lepiej negocjować cenę niż tak, przebieg samochodu. Sprawdzać rzetelnie, sprawdzać w dobrym serwisie, który faktycznie przeleci ten szereg listę, ten checklist tak zwany i wyeliminuje wszystkie problemy lub uchroni nas przed jakimś ekstra kosztem, wydatkiem, który może się w pierwszym okresie eksploatacji pojawić. Tutaj była przeglądnięta w serwisie cała, jest bardzo długa ta checklista, nie będziemy Wam przynudzać klockami, tarczami, oponami i innymi rzeczami. Wymieniliśmy najważniejsze elementy tego samochodu, które mają wpływ na bezpieczeństwo, opony i klocki też. Tak, ale, oczywiście, ale to też jest wszystko jak najlepszym porządku. Wszystko jest w najlepszym porządku. Jeżeli odcinek się podobał i chcecie więcej odcinków, to jak najbardziej może tutaj skorzystamy też z uprzejmości Pawła. Zapraszamy. I nakręcimy kolejne odcinki, pokażemy jak wyglądają auta od spodu. Może Wy sugerujcie, co chcielibyście zobaczyć na naszym kanale. Udostępnij ten materiał, zostaw łapę w górę, napisz komentarz. Tymczasem, jeżeli jesteś z okolic tutaj Rzeszowa, Podkarpacia, to na dole będzie adres serwisu, gdzie będziesz mógł się zgłosić do Pawła i sobie sprawdzić samochód, bądź wymienić olej. Tak do zobaczenia, trzymajcie się, cześć. Do zobaczenia.